Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Hands of the Forest na kanale Leniwiec Kulturowy. Lecimy z tą przygodą. Ostatnio tu był kanibal, no ale oczywiście jak wczytaliśmy nasz zapis, to się nam udało go zdespawnować. O, w dzisiejszym odcinku planuję sobie poszukać jakichś nowych jaskiń w... Czego się drzesz? W buraku. Poszukać jakichś nowych jaskiń i możliwości z nimi związanych. Nagrałem ostatnio poradniki, jak zdobyć standgana, ale na tym save'ie niestety jeszcze nie udało mi się go zdobyć, więc po prostu będę musiał się wybrać do tej jaskini ponownie i go dla siebie przygarnąć. Więc może w tym momencie teraz to zrobię. Więc pójdziemy tak. Dobra, tam jest jaskinia. Brakuje mi trochę kompasu, muszę przyznać, na tym lokalizatorze GPS, aby było widać mniej więcej, jak to kurczę, w którą stronę można się kierować, tak orientacyjnie chociażby. Przyda mi się mięsko. Pyszna wiewióreczka. Chipmunks. Oh yeah, thank you for taking my body and taking my meat. I'm gonna be very, very tasty for you, man. Dziękuję, dziękuję. Pokarmię cię z pewną dozą satysfakcji, gdyż pomożesz zabić mi głód. Mam dużo tego mięsa. Przydałoby się go usmażyć i chyba to zrobię. Pytanie teraz, czy w jaskini, czy na zewnątrz? Chyba nic nie schodzi, nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić przed wejściem do jaskini. Więc może tak to po prostu zrobię. I czy Kelvin idzie za nami? Mam nadzieję, że tak. Jak na razie jest całkiem bezpiecznie. Radzimy sobie jak możemy. W końcu trzeba będzie zacząć budować jakąś bazę, ale obecnie bardziej mnie interesuje jakby zdobycie nowych rzeczy i odnalezienie jakichś, nie wiem, wskazówek co dotyczących na przykład fabuły. Dobrze idziemy, dobrze idziemy. Tak trochę z czapy strony idę, mam wrażenie, ale tu raczej powinna być ta miejscówka. Ciągle mam problem z zapamiętaniem, gdzie co jest. Trochę pewnie zajmie, zanim tak będę się komfortowo czuł, idąc po mapie. Jeszcze niestety nie grałem to aż tak długo, żeby wiedzieć, gdzie i co się znajduje. Nawet po tylu godzinach pierwszej części The Forest miałem czasami problemy, żeby ogarnąć, gdzie jestem, w którą stronę iść. No mówię to jaskinie, bo te jaskinie to zawsze były dla mnie jakimś ewenementem i trzeba było po prostu kminić. A jaskinia do czego prowadzi? A ta do czego? Dobra, robimy sobie pyk. Okej, teraz podsmażmy sobie mięsko. Kurwa, rybka. 4, 5, dobrze, będziemy mieli sporo tych rzeczy. To na razie mięso, potem dopiero rybę weźmie, czy mięso, potem dopiero te kości ludzkie i części ciała. Tak. To jest chyba nadal cały czas surowe. Ryba poszła pierwsza, więc ryba powinna się zmienić też jako pierwsza. Chyba że ma dłuższy czas pieczenia. I pyk, dobrze, mamy. No i super. Teraz byśmy zrobili sobie ludzi. Fajnie się tu pieczy. Całkiem, całkiem. Om nom 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 nom, om nom 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 nom, ale będzie wyżerka, ale będzie wyżerka.
Jak na razie chyba nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby jeść kanibali. Jak dziwnie by to nie zabrzmiało, ale nie wydaje mi się, żeby to był jakiś mechanizm sanity. Chcę to zebrać, mogę? Tu mnie jadł jeszcze nogi. No i w ten oto sposób fantastycznie udało nam się złagodzić głód. Oczywiście nam się odnowiło, świetnie. Aha, nie możemy już flar, ale amunicja się odnowiła. To jest Circuit Board. Bird. Tak. A ja bym sobie wziął latarkę. No, wiemy, że to będą nietoperki, frajerki. Jest. Ciekawe, czy się odnawiają kanibale. No to jest doskonałe pytanie. I zobaczymy. Na razie pusto. Kurczę, no tu tyle tych kości jest, że zapewne. Ta, fuck is this. Czemu to nie ma twarzy? Czy to jest kanibal, czy mutant? Chyba to nie żyło, ale coś się zbagowało. Bo ewidentnie. No, no beczka. Tu się. By sobie nie radził w zakładaniu tego. Może to dla niego za dużo. Psychiczne obciążenie. Emotional damage. Emotional damage. Bro. Tak, no jak dobrze wiemy, tutaj będą jeszcze kanibale i mutanty. Albo to są mutanty po prostu. Damn. Brak kolanko. Fucking bitch. Dawaj mi te dzidę, chamie. Tu szybkiego kmiota bym. Kurde. No. Dobrze, dobrze, padł. Hopie dawaj. What the heck is this? Pięknie, klękaj. Super. No jednak, kurczę, ta mechanika bardzo fajnie działa, bo można sobie taktycznie rozgrywać ich tutaj rzucając tą dzidą. Jakby nie było, ich ciało reaguje. Bardzo, bardzo to jest fajne. Trochę mi zjechały, niestety, pancerze. Weźmy sobie pyk. Nie mamy taśmy, więc nie możemy zrobić pewnie tych zbroi z kości. No. Kurczę, tej taśmy to jak. Taśmy bardzo mi brakuje. What the fuck? Ja, wezmę sobie go trochę. Właśnie tego się obawiam.
Wygląda jak jakaś... I w dupę prosto. Pup, cię dostałaś. I już się nie podniosłaś z tego. Jest. Dej mi tego pancerza. Dosłownie. Mocno trzeba uważać. Okej. Paralizator. Świetnie. Granat i... leki. Świetnie, świetnie, świetnie. Czyli tak, tu zdobędziemy paralizator. A tu zaraz mamy amunicję do tego paralizatora. Dobra, muzyczko. Cichutko, cichutko. Przestań nam tu grać. Mhm. Bobaski. On już nie wstanie? Nie, idzie dalej, dziarski. Kurczę. Tak, z bobasami to chyba nie ma sensu ogólnie walczyć. Bo z ich... ani się nie da pozyskać nic ciekawego. Zabijając te dzieci, ale no, jakby kózka nie skakała, to by z dzidy nie dostała. Mhm, i tu powinien być paralizator. I oto jest, masz paralizator. Doskonale, doskonale. Ale nic więcej tutaj nie ma, więc po prostu stąd wychodzimy. Zastanawiam się, czy sobie nie odwiedzić tej strony, gdzie był Rebreather, bo być może tam się odnowiły nasze zapasy, więc moglibyśmy sobie zgarnąć dwa alkohole, dwie szmatki i dzięki temu byśmy mieli dodatkowe mołotowy wykonane. Tak myślę, że chyba warto by było pójść za tym i to zrobić. Okej, tu są jeszcze jakieś flary. Czary i czaszka. No to nic ciekawego. Staram się dobrze tu rozejrzeć. By niczego nie przegapić, ale chyba jest ok. Chyba jest ok. Chyba wszystko znaleźliśmy. Tych oskurowaliśmy. A. Byśmy coś... Serwa, baton... Dobra, na razie nic nie będziemy jeść. No. Fuck is this? Aha, nietoperze. No nie wierzę, nietoperze. I do Rebreathera w tę stronę. Słyszałem o tym, że jeśli się będzie wracać do tych fioletowych znaczników na mapie, czyli do tych miejsc, gdzie są zlokalizowane te lokalizatory GPS, to one się respawnują i będzie można je sobie zdobyć ilości więcej niż tamte 2-3, więc będzie można je stakować i po prostu mieć ich więcej, co pozwoli nam na lepsze oznaczanie terytoriów, bo tak myślę, że kurczę, byłem takich, brakuje punktów charakterystycznych trochę, typu wiem, że tu jest jakaś jaskinia, zróbmy coś z tym. Okej. Tak, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie co jest. Dobra, napoje energetyczne, spoko. Czy rekin się odnowił? Nie widzę. Nie wiem, czy chcę w ogóle sprawdzać. No daj mi podnieść, nie dasz mi podnieść. Ej, to są kawałki jedzenia, jakby nie było. O proszę, tkanina, tkanina.
Ale czy alkohol się odnowił? Mizelki. Są kości. O, proszę, racje żywieniowe, to super. Ekstra. Zegarek. Dobra. Czyli mniej więcej sobie tam można tutaj wracać i de facto odnawiać zapasy. Nie da się rebreedera w wodzie założyć, dobrze. Musimy go założyć teraz. Załóż. I wypływamy. O, jak to świetnie po prostu, że jest ta latarka pod wodą. I że widać. To jest naprawdę doskonałe. Doskonałe. Cieszę się, że deweloperzy poszli w tę stronę. Bo nie było nic gorszego niż po prostu pływanie z rebreederem w jedynce i nadal posiadanie tego zblurowanego obrazu. Było takie bezsensowne. Mam wrażenie, że trzymanie shifta pod wodą nie ma większego sensu, bo płynie nasz bohater z dosłownie identyczną prędkością. O tak. Tam jest Kelvin. Tam jest jakiś mutant. Kelvin? Nie, no to widać, że to Kelvin. Już biegnie jak taka sirotka. Dobrze. Się nam nie przyda. I rebreeder również. Więc zdejmujemy. Fantastycznie. Dwie butelki, dwie szmatki. Nie mogę więcej, dobrze. No w porządku. Zjedzmy sobie może rybę. Odnowi nam to trochę jedzonka, ale przede wszystkim też zdrowia nam powinno odnowić. Tak. No i przydałoby się nam znaleźć jakąś taśmę. Gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy. Dobra. Lecimy więc do znacznika. Może tego zielonego kółka, bo jak wbijemy się do starej bazy, tam znowu się odnowią i jedzenie, w zasadzie jakieś przedmioty nowe może. Jest bezpieczny do jedzenia. Matko, ile krwawnik. Też trzeba zapamiętać, że to przy tej jaskini jest dużo krwawnika. No fantastycznie, no fantastycznie. Strasznie tu się długo chodzi. Ja być może tutaj utnę wideo, żeby was nie męczyć. I jak już dojdę do tej jaskini niebieskiej. Nie niebieskiej w sumie, tylko no tego domku z zieloną kropką. To może tam wrócę, jeszcze tu sobie odwiedzę tych kanibali. Okej, okej. Chyba się pani kanibal nie spodobało to, że zabiłem wiewiórkę. Laj. Pięknie. Mat, zawsze na propcie. I mamy taśmę. O, ty kiepie. Headshot. Nie wiem, czy to mądre ich zabijać.
Właściwie mógłbym sobie to podarować to. Pyk, pyk, pyk. Landeka kolejna. Kurczę, może ich niepotrzebnie zabijałem, bo nie wiem jak bardzo oni są źli. Raczej nie jest, bo tak zazwyczaj jak ich nie prowokowałem, to nie było większego problemu z nimi. Teraz się obawiam, że mogłem sprowokować niefajne nastroje między nami i będą się zachowywać agresywnie. Nie wiem, no przyniosę im parę razy, kurczę, jakiegoś wiewiórki, im zupkę zrobię z jagód i może mi wybaczą. Jak nie, to będzie wojna, no trudno. War never changes. Znowu kica chyba wybeczka. Cichaj tam, cichaj! Bo się drzesz! Bym ci co najmniej matkę zabił. Znaczy może zabiłem, nie wiem, ale... Nie wnikajmy w to, nie wnikajmy w to teraz. Ja mogę, pancerz z kości, ręcznie wykonana albo bomba zegarowa. Może tą bombę zrobię. Drut, co tam jeszcze? Pieniążki? Pieniążki? Gdzie jest? Gdzie są pieniążki? 5. Oh yes. Do it, do it. Fantastycznie. No będzie wyżereczka. Będzie wyżereczka. Tylko trzeba to upiec jeszcze. Okej, tak, tu rzeczywiście były rzeczy jakieś. Drut. Lina. I liny jest dużo. Ajsik. A zegarek? Nie da się. Nie powiem, że nie. Najbardziej bym się cieszył chyba z taśmy. Czy ja mogę coś z liny zrobić w tym momencie? Narzędzie do naprawy. Kurczę, no kusi mnie, żeby to zrobić. Dobra, zrobię po prostu. A co? Czat. Pancerz z kości. No i linka do tyrolki, ale nie mam jakiegoś haczka. Dobra, no nic, trzeba po prostu wrócić w stary rejon. Takie podróżowanie przez las, kiedy nic się nie dzieje, w zasadzie chyba mogę wyciąć. Kurwy synu. Virginia. Zostaw ją. Jepie ty. Chodź tu, chodź, 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 chodź.
Kurczę, czy ona mi uciekła? Jakąś skórzaną saszetę, no nieźle. Bo mi trochę szkoda, kurczę, no bo... Ech. Z ciebie mi uciekła koleżanka, rozumiesz? Może będą druty, tak jest. Ryga. To jest. Matka i kijek. Daje mi pochodnie, okej. McCrafty. No dobra, o właśnie. Nie wiem czemu nie mogłem wcześniej go craftować. Ośma. Ręcznie wykonana włócznia pancerz z kości. Trochę mi ten pancerz chodzi po głowie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. I dwie liny. Dobra. To była chyba git. I tutaj byśmy mogli sobie założyć pancerz teraz. Okej. Okay. Ciemno już, ciemno już. Więc biegniemy sobie. Biegniemy stąd w cholerę. Do naszego domku. Nie ma co tutaj się bujać po lesie w nocy. Bo tak jak wcześniej, no wyskoczy nam jakiś kiep na twarz i po prostu... No właśnie, nie. Nie, proszę, jakby ja sobie tutaj po swojemu poświruję. Dajcie spokój. Nie ma sensu mnie gonić. Pa, nic nie widzę. What the fuck? Czy mogę cię ujeździć? Jeleniu. Chyba nie. To jest woda? Coś dziwnego. Bardzo dziwnego. Jesteśmy już na miejscu. Proszę mi powiedzieć, że jesteśmy... O! Coś tu jakby... Te wózki golfowe, czap. Wózki golfowe są, więc sobie wejdziemy na spokojnie. W środku rozłożymy tarpę. A może nie, może pójdziemy po prostu do tego. Może bezpieczniej będzie pójść do bunkra. Tam powinno być i łóżko, i jedzonko. A, drugi raz się na to nie nabiorę. Nam brakuje, kurczę, jakiegoś dostępu. Nie wiem, co prawda, jak tu dostać. Tak, to jest to mięso, też nie bardzo wiem, jakie... Jak sobie poradzić z jego upieczeniem. W ogóle się daje upiec. Z tego co pamiętam, nie bardzo była możliwość, żeby, kurczę, tak wziąć sobie je, wrzucić na ogień. Płatki, okej. Okay. Pamiętam, że... Mam nadzieję, że niczego nie przegapiłem ostatnim razem, jak tu byłem. Bełtów pewnie.
Okej, czyli potrzebujemy jakiegoś klucza, który znajduje się Bóg wie gdzie. Czad, rumba. Piniata ludzka. Ale nie widzę tu łóżka. No cóż, odnowiliśmy sobie trochę. Czemu nie mogę alko wziąć? Jest puste? Trudno. Dobra, wracamy po prostu tam na górę. Rozłożę tam tarpę, zapiszę i zrobię łogień, aby sobie przypalić troszeczkę mięska i nóg, i rączek, i cokolwiek mam na stanie. Nie swoich. O, jest już ogień. Mogę jeszcze zrobić taki myk. Wezmę tambury. Je otoczę. O ty. Pyk. I czap. Dobra, i wrzućmy sobie. O kurczę. Będzie raw. Raw noga. Ciekawe jak długo wytrzyma to w moim inwentarzu. Bo na przykład jestem teraz głodny i tak, nie wiem, ciśni mi się ta ręka i na przykład mam takie coś. Dobra, to zjem sobie rękę. Ciekawe ile by wytrzymała, czy ona by w końcu mi zgniła, czy po prostu by się zdespawnowała. Alko pewnie, a nie, alko nie mogę tak po prostu wypić. Woda. O jajku, a co tu się wydarzyło? Mięso mi się jarało? Okej, czyli może się zjarać. Burnt. Mi to coś zamiesza w moim brzuchu. Tak jest, coś mi tam przymieszało. No dobra, czyli nie jemy. Rozłóżmy sobie naszą tarpę. No, możemy tu? Tak? Udamy sobie. O, tak. Drugi patyczek. I zapiszemy. Najpierw wstaniemy, potem zapiszemy. Day 2. Może być to. W sumie. Odczuwasz pragnienie. Okej. Tu mam te kłody. Komora, więcej nie mogę. Chyba tą tarpę sobie w ogóle. Da się to zniszczyć? Kurczę. Chyba to jest dziwne, że ja muszę po tym skakać, no ale cóż. Dobra, fajnie, ekstra. To by było na tyle w tym odcinku. Także zdobyliśmy sobie standgana. Mieliśmy dziwne, nieoczekiwane spotkanie z Virginią, która znowu nam uciekła. Przez to, że musieliśmy walczyć z kanibalami. No ale cóż, mam nadzieję, że w kolejnych krokach uda nam się bardziej nawiązać jakąś relację z tą niewiastą tajemniczą. A teraz dziękuję bardzo. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, zadawajcie pytania, cokolwiek. A ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku Sons of the Forest. Hej!